Zbliżającą się 500. Rocznicę nadania praw miejskich Tarnowskie Góry chcą uczcić specjalnym muralem. Ma on powstać na jednej ze ścian nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Wybrać mural pomogą mieszkańcy w internetowym głosowaniu, które właśnie się rozpoczęło. Paweł Jędrusik. Ten mural powstał w Tarnowskich Górach 3 lata temu. W głosowaniu wybrali go mieszkańcy. Jest na pewno weselej, przyjemniej. Powinno być więcej. I będzie na 500-lecie miasta. Co pani sądzi o takim pomyśle? No, mi się wydaje, że są takie miejsca, gdzie takie coś by się przydało na pewno więcej. I będzie więcej, bo teraz mieszkańcy mają do wyboru jedną z trzech propozycji, które wpłynęły na ogłoszony przez Tarnowskie Góry konkurs. Wśród nich taką, która przedstawia historię miasta. Pomysł narodził się kilka lat temu podczas projektowania centrum przesiadkowego, które w tej chwili jesteśmy na finiszu, ponieważ wzięliśmy i oddaliśmy do użytku mieszkańcom taki teren, który był niedostępny, był w użytku polskich kolei państwowych. No i powstała taka bardzo dosyć duża ściana i podczas tworzenia pierwszego tego muralu wpadliśmy na pomysł, żeby kontynuować temat. Głosować można na stronie internetowej miasta. Co ciekawe, może się okazać, że wybrany przez mieszkańców projekt wcale nie trafi do realizacji. Później jeszcze to głosowanie, ten wynik wróci do jurorów. Jurorzy jeszcze raz będą głosować na tą trójkę, oczywiście już z uwzględnieniem głosowania internautów. Głosowanie internautów trwa do 25 marca. Nowy mural będzie prawdopodobnie największym tego typu malunkiem w województwie śląskim. Ma mieć wymiary 120 na 10 metrów.